Witam w prezentacji i montażu 76 numeru Dodge Charger RT serii Szybcy i Wściekli od De Agostini. W tym numerze otrzymujemy lewą i prawą stronę tapicerki tylnej części kabiny i śrubki. W tym numerze otrzymaliśmy i przymocowaliśmy
lewą i prawą stronę tapicerki tylnej części kabiny do szkieletu karoserii. Po montażu części 76 numerów mamy zmontowane maskę, przednią część z grillem, szkielet karoserii z bocznymi wzmocnieniami, zamkami, tylną wewnętrzną tapicerką, dach, lusterko, tylną ścianę bagażnika, wlot powietrza, płytę podłogową z przednim i tylnym zawieszeniem, czteroma kołami, komorą silnika z silnikiem i jego elementami, deskę rozdzielczą z kierownicą, wewnętrzną podłogę z fotelem, gaśnicą, dźwignią zmiany biegów, dźwignią hamulca ręcznego, pedałami, klatkę ochronną, elektronikę, światła, głośnik, pojemnik na baterie, układ napędowy, wydechowy i hamulcowy i cztery stojaki. Numer 76. W środku mamy logo kolekcji, informacje o wydawcy i zaproszenie do prenumeraty. Riley Hicks, kobieta o dwóch twarzach. W szóstej części Szybkich i Wściekłych pojawia się nowa postać kobieca. Do znanych widzom serii bohaterek Mim Toretto, Letty Oldies i Gysi Yase dołączyła Riley Hicks. Niesłychanie silna i niezrównana w walce wręcz. Wiemy, że zanim Rie pojawiła się na scenie, przez wiele lat służyła w wojsku, uczestniczyła w licznych misjach, np. w Kairze, Tunezji czy Afganistanie. Pracowała też w ochronie służb dyplomatycznych. Jej kwalifikacje i doświadczenia robią wrażenie nawet na samym Hobbsie, który zatrudnia ją, by śledziła Owena Strzawa i jego najemników. Odważna, zdecydowana i inteligentna, Rie jest gotowa stawić czoła każdemu wyzwaniu i doskonale sprawdziła się w walce wręcz, jest mistrzynią MMA, a specjalizuje się w tajskim boksie. Cicha, ale silna. Reżyser Justin Lin od początku wiedział, kto zagra Rie. Miała to być amerykańska mistrzyni mieszanych sztuk walki Gina John Carano. Dla niej możliwości przyłączenia się do zespołu Szybkich i Wściekłych była prawdziwą przygodą. Od razu zrozumiała też, jakiego typu osobowości podskazuje Lin. Rie jest bardzo cicha, ale silna, a taka rola bardzo mi odpowiada, wyjaśnia Gina. Jest zabawna, może siedzieć i po prostu patrzeć, co się dzieje, ale jednocześnie promieniuje z niej siła i autorytet. Mamy zdjęcie i informację, że Gina Carano, mistrzyni Stanów Zjednoczonych w mieszanych sztukach walki MMA, gra postać Rie Hicks, kobiety z doskonałym przygotowaniem wojskowym. Mamy zdjęcie i informację, że Rie współpracuje z agentem Hobbsem podczas prób ujęcia Owena Strzawa i jego ludzi. Na końcu filmu okazuje się jednak, że plany wyglądały zupełnie inaczej. Mamy informację o Gina Carano. Mamy zdjęcie Giny Carano w wieczorowej sukni na premierze filmu Szybcy i Wściekli 6, która wygląda zupełnie inaczej niż na ringu. Dodge Tomhawk. Mamy zdjęcie Dodge Tomhawk, który wygląda naprawdę imponująco. Jego wzornictwo jest dopracowane w najmniejszym szczególe, a inspiracją dla projektu był m.in. styl Art Deco. Mamy zdjęcie i informację, że ponieważ motocykl miał podwójne koła, widelce oraz hamulce tarczowe umieszczono po ich zewnętrznej stronie. Mamy pokazane części ich opis, obszar montażu i instrukcję montażu. I mamy pokazany szkielet karoserii zamontowaną tylną tapicerką. Na ostatniej stronie mamy tło i loga.
Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.